Proszę się przedstawić. Bogusław Dolata. Jakie pan ma hobby? Generalnie interesuję się sportem. Sport to jest związany z moją pracą. Wiele czynności i funkcji takich społecznych w sporcie piastuję. Ale te takie prawdziwe hobby to chyba jest związane z rozrywką. Z rozrywką szaradziarską. Z grami umysłowymi. Krzyżówkami. No i teraz od 4 lat doszło nowe hobby, ale to się dopiero rozwija. Zaczęło mnie interesować modelarstwo i próbuję budować makiety kolejek elektrycznych. Wystąpił pan w programach telewizyjnych. Jakie to były programy? No, kilka razy wystąpiłem, taki program, którego już nie ma, Krzyżówka Szczęścia. To razem z żoną wystąpiliśmy razem. Trzykrotnie byłem uczestnikiem teleturnieju 1 z 10. 2 razy udało mi się wejść do finału. No i też udało mi się, o tym marzyłem jeszcze, jak program prowadził pan Pijanowski Wojciech, trafić do Koła Fortuny. Za jego kadencji nie udało mi się. Udało mi się niedawno w nowej wersji Koła Fortuny. O czym wspomnimy później. Co było tematem tych programów, w których pan wystąpił? No, Krzyżówka Szczęścia to taka zabawa, ale takim miarodajnym, tym weryfikującym, jak nie wiem, zainteresowania moje hobby, no ale też weryfikujący w jakiś sposób wiedzę, to jest 1 z 10. Jak zaczynałem w 2007 roku, program ten obejmował, w programie tym zawierały się pytania z 80 dziedzin naukowych. W tej chwili, na chwilę obecną, jest 138 dziedzin naukowych, także to jest ogromny zasób wiedzy. Tam naprawdę ci, którzy wygrywają te programy z ogromną ilością punktów, to pomimo szczęścia, bo szczęście też jest tam istotne, bo te 3 sekundy czasami na planie, na antenie jest bardziej determinujące niż wiedza danego uczestnika. Kto był wśród uczestników programu? Różni ludzie. Najwięcej w 1 z 10, takie miałem szczęście, to spotkałem po zawodach. To w jednym, w drugim programie, w którym uczestniczyłem, to było akurat w finale, było 3 prawników, a tak przez nauczycieli, zaopatrzeniowców, handlowców, wojskowych, no praktycznie wszystkie zawody, jakie tam można spotkać. Czy była trema podczas programu? Podczas nagrywania programu, jak nie wierzę nikomu, kto mówi, że tremy nie ma. Trema jest zawsze, w takiej sytuacji jest zawsze. Czasami jest to mniejsze, no, specyfika studia też powoduje taki mały stresik. Wszystko dookoła jest przyciemnione, niemniej jednak Jupitery są skierowane na uczestników programu i to też dodaje takiej temperatury. Trema jest zawsze, raz mniejsza, raz większa, ale jest zawsze. Co podczas występu w programie było łatwe, co trudne? No, najłatwiejsze to był sam udział, bo ja to traktowałem i traktuję do tej pory, bo mam nadzieję, że jeszcze gdzieś będę brał udział, jako formę swojej takiej rozrywki, takiej swojej zabawy, czy gdzieś tam jakiegoś sposobu na nawet na spędzanie mile danych. Niektórzy w ten sposób spędzają czas wolny, układają krzyżówki, a próbuje się zmierzyć, stanąć szranki, no bo tam niestety, albo stety, są tęgie głowy w tych programach. Ja tu jestem takim amatorem z 3. ligi, ale próbuję się z nimi zmierzyć. Co sprawiło najwięcej satysfakcji? Dla mnie to był satysfakcją sam udział w finale, bo te eliminacje to są wielostopniowe, to nie jest tak, że tam można od razu się dostać. No największa satysfakcja jest taka, jak się kończy już program. Wtedy opadają emocje, tak jakby powietrze schodziło wtedy i człowiek się bardziej uśmiechnie. A jeżeli to jest jeszcze sytuacja taka, że można się czymś pochwalić, no to tym bardziej.
Jak wyglądały przygotowania do tego występu? Czy były jakieś szczególne? Żadnych szczególnych przygotowań, czy jakichś treningów przed takim... Z marszu. Praktycznie z marszu. Jestem miłośnikiem rozrywek umysłowych spółdzielni Rozrywka. Jestem członkiem klubu szaradzistów. To jest taki trening, a troszkę więcej zadań porozwiązywać, trening taki umysłowy. I to wszystko. Nie ma żadnych specjalnych przygotowań, bo po prostu nie mam na to czasu. A czy są pomysły na kolejne takie występy w telewizji? No chyba myślę, jak każdy normalny, który gdzieś pójdzie raz, zobaczy, że tam jest fajne. Tylko, że to jest wszystko, to wciąga trochę. Tylko, że regulaminy są tutaj też takie, że jest tak zwana kadencyjność. Pół roku chyba, tak? Nie, tam są, trzeba 4 lata mieć przerwy między programami. Różnie w regulaminach jest. Ale jest minimum, w przypadku 1 z 10, następny raz można startować po 4 latach. No, zobaczymy jak będzie. No, w tej chwili jestem po wstępnych eliminacjach w Poznaniu 2 tygodnie temu. No i organizator powiedział, że za pół roku mam czekać. A jaki program? No 1 z 10 po raz kolejny. 1 z 10 po raz kolejny. Tym razem eliminacje były w Poznaniu, nie w Warszawie. No i jest szansa, że tam za pół roku czy do roku czasu zaproszą mnie do programu 1 z 10, nagrywany jest w Lublinie. Jak wyłoniono zwycięzcę i które pan zajmował miejsce? 2 razy byłem w finale odcinka 1 z 10. Raz przegrałem w drugiej rundzie. No to jest na zasadzie, wszystko na zasadzie eliminacji, bo tak ten program polega na zasadzie. Jeden uczestnik eliminuje drugiego uczestnika aż do ścisłego finału i wygrywa ten, kto był najlepszy, a czasami ten, który miał najwięcej szczęścia. Najmądrzejszy w tej sytuacji to jest sznuk, nie? Ale on nie zawsze wszystko wie, ma wszystko napisane. No ale też tyle lat, to chyba już tam trochę też pamięta, nie? Nie wiem, on chyba to traktuje jako pracę swoją, taką typową pracę swoją, bo on dojeżdża 3 razy w tygodniu z Warszawy nagrywać te programy. Po niego bus przyjeżdża, odwozi go. Czy to było duże przeżycie? Na pewno. Szczególnie pierwszy raz było duże przeżycie, gdzie od razu tak niejako poszedłem się sprawdzić, a tu się trafił finał. I to finał z dogrywką, taki ciekawy finał w 2007 roku. No przeżycie było. A jakie wrażenie zrobiła telewizja od środka, można tak powiedzieć? No tak jakby to określić, jednym słowem to różne. I ciekawa, ale też w tej swojej strukturze monotonna, bo to nie są programy na żywo, tego typu teleturnieje. To jest po prostu kręcenie, dogrywanie każdej ze scenek, serii pytań i tak dalej. No czasami zdarzały się jakieś tam zabawne sytuacje, nie? Ale mówię, więcej było w tych takich, wśród uczestników więcej, mówię, tremy, niespodzianek. Były zabawne sytuacje. Były zabawne sytuacje, ale mówię, to jednak ludzie traktują jako pewna forma współzawodnictwa, rywalizacji. I tam czasami na taki szczery uśmiech jest mało miejsca. Troszkę inaczej było w Kole Fortuny, gdzie sam się naprawdę mocno pobawiłem i tutaj nawet organizatorzy podziękowali za taką przyjazną atmosferę, właśnie nie rywalizacyjną, a w formie zabawy, bo tam rzeczywiście od szczęścia wszystko zależy. A który występ w programie pan najbardziej sentymentem wspomina? Pamięta? Pierwszy w 1 z 10 i pierwszy występ w Kole Fortuny. To takie sentymentalne. Czy chce pan pozdrowić mieszkańców? Bardzo chcę pozdrowić mieszkańców Gierałtowca. Mam nadzieję, że trzymają za mnie. Kibicują, tak, tak. Trzymają za mnie kciuki też. Dziękuję za udzielenie informacji oraz rozmowy w wywiadzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.